Człowiek, czy też z natury twojej i chęci próbowania nowych rzeczy? Znaczy ja już na samym starcie chciałbym powiedzieć, że nie byliśmy, my i sam ja nie byliśmy pierwszymi osobami w e-sporcie w Polsce, bo niektórzy mogliby to źle odebrać. Owszem, na YouTubie tak. Potem był Izak, Karolek. No tak, chodzi mi o influencerów, oczywiście, tak, bo, no to naturalnie. Bo wiesz, potem ktoś przyjdzie, powie, nie wiem, jak TAS wygrywał tam 20 lat temu mistrzostwo. To akurat nie była polska organizacja, ale wiadomo, że inne też były. No ale wiesz, o co chodzi, tak, nie? Że, tak, oczywiście, wszystko jasne. Że organizacji w Polsce było, jest więcej z dłuższym stażem. Pobudek finansowych, no nie, no ja na e-sporcie aktualnie to nie wiem, już ponad milion dawno przekroczyłem, które straciłem, jeśli chodzi o... zajawka, w skrócie, zajawka. To też wynika z tego, że chciałbyś coś dać e-sportowi i rozwijać go w Polsce? Wydaje mi się, że w obecnych czasach nie da się nic dać e-sportowi, bo e-sport nic nie chce wziąć. To jest branża, która się nie uczy, to jest branża skostniała i tyle. Ja na co dzień o tym nie mówię, bo ja nie jestem jedną z tych osób, która wiesz, walczy o budżety e-sportowe, czy walczy o jakieś... jakiś dobry PR w tym e-sporcie, mi to jest obojętne. Ja pieniądze biorę ze swojego konta bankowego, więc ja z wieloma osobami, z większością osób w e-sporcie nie chciałbym mieć nic do czynienia, bo jest to środowisko złe. Zaczynając od zawodników, kończąc, wiadomo, że są wyjątki, ale jeśli ktoś się zastanawia, czy mówię teraz o nim, to najprawdopodobniej o nim mówię. No jest dużo śmieci po prostu, więc no, trzeba naprawdę bardzo hermetyczne grono osób, z którymi współpracujesz, sobie zbudować.